Witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj taka mała pogadanka trochę odnośnie wakacji 2021. Jest pewien plan, ale nie związany ze mną. Ja prawdopodobnie w roku 2021, aż dziwnie się ten rok wypowiada, prawdopodobnie nigdzie nie pojadę, ze względu na to, że jest taki pewien plan. Chcę zabudować wakacje moim bliskim, powiedzmy, ze względu na pewną okazję, okoliczność i ze względu przez to właśnie, że zafunduję im ten wyjazd. No ja prawdopodobnie nigdzie nie pojadę, aczkolwiek to nie zmienia faktu, że w przyszłym roku szykują się koncerty. Oczywiście jakby palą, bo obecna sytuacja na świecie jest, nie powiedziałabym fatalna, ale jeśli chodzi o podróżowanie, beznadziejna, bo znowu de facto są te granice pozamykane, znowu jakieś sankcje, ograniczenia i wszystko nie sprzyja. Więc nie wiem, jak ta sprawa będzie wyglądać odnośnie tych wszystkich wyjazdów. No jest pewien plan, jest parę pomysłów odnośnie wyjazdów. Nie wiem, czy to wypali. Nie chcę za wiele zdradzać, bo obawiam się, że te osoby mogą to oglądać. Nie ukrywam, że chciałam wysłać te osoby do Stanów, ale prawdopodobnie nic z tego nie będzie, ze względu tutaj na wydatki, spore wydatki, bo ja chcę, oczywiście będzie to wycieczka wykupiona z biura podróży, i chcę po prostu tutaj, zależy mi, żeby te osoby wszystko miało opłacone, tylko biorą walizki i jadą, biorą jakieś pieniądze takie na drobne wydatki i strzała, i bardzo mi na tym zależało, żeby tak było. Dałam sobie jakiś tam mniej więcej budżet, ile mogę dać na to wszystko, i w tej cenie chcę się zmieścić, ale są małe kłopoty. A dlaczego małe kłopoty? Ze względu właśnie, pierwsza rzecz, na sytuację, która jest na świecie, a druga rzecz, te osoby jeszcze nie mają paszportów wyrobionych, bo skończył im się paszport. Jest mały, jakby nie patrzeć, problem, bo muszę jakoś zrobić, jakoś przekonać te osoby, żeby zrobiły te paszporty, bo ewentualnie na dowodach to będę mogła w Unii Europejskiej, chcę te osoby wysłać troszkę dalej, i te paszporty no niestety muszą mieć, żeby można było gdzieś pojechać. Tylko teraz jest problem, jak te osoby namówić, żeby zrobiły te paszporty, ale tak, żeby się w ogóle nie domyśliły, o co chodzi. Po prostu trzeba jakoś je namówić, czy macie jakiś pomysł na to, bo ja już nie ukrywam, myślałam, może pod choinkę dać papiery, jakieś wnioski, żeby paszporty wyrobiło, ale w tym momencie to było takie trochę niewypał, bo by się strzeiło, że coś jest, kurczę, nie tak, że coś ala kombinuje, skoro takie coś wymyśla. No, powiedziałam tylko tym osobom, żeby nic nie planowały na wakacje. Powiedziałam mniej więcej, w jakim miesiącu nic nie planujcie, i tyle. I usłyszałam, a ty tak nie idź daleko z planami, bo to nie wiadomo, co będzie. Z jednej strony trochę racja, ale z drugiej strony ja bym po prostu odpowiedziała, okej, nie ma problemu. I nic więcej, bym się nic nie dopytywała. Tu oczywiście nie było dopytywania, ale po prostu taki jest pomysł. Tylko muszę jakoś to, kurczę, ogarnąć właśnie z tymi paszportami, żeby te osoby wyrobiły te paszporty, tylko nie wiem, jak się za to zabrać. Bo nie mogę bezpośrednio powiedzieć, wyróbcie paszporty, bo będziecie jechać gdzieś za granicę, no bo to będzie podejrzane, że coś jest, cholera, nie tak, co jest grane. Tylko muszę jakoś tak na około wziąć, zrobić, żeby się nie zorientowały. Czy możecie mi napisać w komentarzu na dole, jak to zrobić? Bo nie wiem. Myślę, że to samo mówię, wiedzą, o kogo chodzi, ale no nie wiem, mam jeszcze na to tak plus minus 6-5 miesięcy, żeby to ogarnąć. No nie wiem, powiem szczerze, jak będzie faktycznie z tym problem ogarnięciem, jak to te osoby namówić, żeby wyrobiły te paszporty, to będę troszkę, jakby to nazwać, bezczelna pod względem takim, przyniosę papiery, zróbcie to i koniec. Ale z innej strony to też nie ma co na siłę zmuszać, nie chcą.
To nie, dlatego właśnie wolę, żeby to była niespodzianka, dlatego tylko powiedziałam nic, nie planujcie na wakacje i tyle. No nie wiem, nie wiem, ale też z różnymi komentarzami się spotkałam, bo powiem Wam, ja szczerze mówiąc, jakby ktoś mi zaproponował, Ala, masz wszystko opłacone, w tym i w tym terminie wsiadasz i lecisz na przykład tu i tu. Ja bym się nawet nie wahała, wzięłabym taśkę, szybko spakowałabym się i bym leciała. A spotkałam się z takimi komentarzami, coś w stylu, a skąd wiesz, czy te osoby chcą tam lecieć? Ja bym na przykład nie poleciała. No nie wiem, nie wiem, a jak wy byście na takie coś zareagowali, jakby ktoś wam zaproponował, czy polecicie tu, tu, wszystko macie opłacone, wszystko jest załatwione. Jakbyście to odebrali, bo ja bym odebrała z wielką radością, z wielką chęcią bym poleciała. Chociaż są takie właśnie osoby, że nie, bo nie, a dlaczego? No bo nie. I z tymi osobami, no niestety, nie pogadacie, nie dogadacie się. Dlatego jak ja usłyszałam, że ktoś mi powiedział, no ty skąd wiesz, czy te osoby będą chciały lecieć? A ja sobie myślę, kurde blady, no, bo znam te osoby i wiem, że te osoby będą chciały lecieć. I myślę, że wy za jakiś czas, w jakimś filmiku dowiecie się, o kogo konkretnie chodzi, bądź może już teraz się domyślacie, o kogo chodzi. No nie chcę zdradzać szczegółów, bo to na razie jest nic niezałatwione jeszcze. Jest pewien pomysł, już pewne obliczenia i po prostu jest parę pomysłów. Już na jeden prawdopodobnie się kierunek zdecydowałam. Jak nie wyrobią paszportów, będzie to coś w Europie. Ale właśnie kosztem tym, że prawdopodobnie nigdzie nie pojadę. Bo jeszcze jak ja bym miała gdzieś pojechać, to niestety są duże koszty. A jeszcze tu nasz kochany piesek jest, z którym też trzeba wyjść. Czy już wiecie, o kogo chodzi? Myślę, że na pewno zdecydowanie tak. Chociaż też przyszła mi do głowy pewna myśl, czy znowu nie pojechać na wakacje tu, gdzie byłam. Bo powiem Wam szczerze, że kurczę, naprawdę mega, mega fajnie było. Gdyby nie tyle tych schodów tam na tym ośrodku, nad jeziorem Otmuchowskim, ale miejsce takie, jeśli chodzi o wypoczynek, widoki, naprawdę było przepięknie. Jak ktoś dopiero dzisiaj mnie ogląda pierwszy raz, serdecznie Was zapraszam do wcześniejszych vlogów i tam sobie po prostu nadrobicie, gdzie byłam w tym roku z tym moim kochanym pieskiem, który tu siedzi obok i może słyszycie chrumkanie, to ona się akurat w tym momencie myje. Nie, jeszcze wracając do tego tematu, co wcześniej, tak jak mówiłam, myślałam też nad Stanami, bo teraz taka sprawa, z wizą jest to bardzo, bardzo proste, tak mówią, że macie tę wizę 72 godziny przed wylotem, wizę, promesę załatwia się 72 godziny przed wylotem, bo tą właściwą wizę dopiero dostajecie na lotnisku, jak wbijają Wam w paszport datę, od kiedy do kiedy jest ta wiza ważna. Tylko nie ukrywam, że to są trochę za duże koszty. Trochę za dużo koszty, bo mniej więcej, powiem Wam tak mniej więcej, plus minus musiałabym na osobę, bez wycieczek fakultatywnych i bez innych rzeczy, musiałabym na osobę dać około 10 tysięcy. To nie powiem, że jest to trochę dużo, trochę bardzo dużo, chociaż myślę, że może być tak, że tak jak miałam tutaj, lecąc 3 lata temu do Stanów, niby była podobna cena, plus minus, bez żadnych wycieczek fakultatywnych, ale oprócz tego, że wyraziłam zgodę, że mogę być z kimś w pokoju, to w tym momencie 2,5 tysiąca mi potem, jak przyleciałam do Polski, zwrócili, czyli ten wyjazd naprawdę po prostu naprawdę zrobiła się fajna, atrakcyjna cena. Chociaż nie ukryłam, pluję sobie w brodę, w tamtym roku był wyjazd do Stanów i to była oferta last minute. 2 tygodnie przed wylotem, a już miałam wykupione wakacje do Maroko. I było za niecałe 6 tysięcy wyjazd. To akurat była wycieczka coś z Florydą. Gdzieś tam Floryda, Nowy Jork, tamta wschodnia część Stanów. Nie ukrywam, że trochę plułam sobie w brodę, że nie poczekam, ale z innej strony, gdybym poczekała,
poleciałabym do Stanów, nie poleciałabym do Maroko i nie mogłabym tego pięknego kraju odwiedzić, gdzie naprawdę gorąco polecam piękny kraj. Nie słuchajcie to, co mówią inni, czy nie czytajcie w internecie bzdur, polećcie, po prostu polecam osobiście, bo naprawdę, naprawdę jest bardzo mega piękny kraj. Może przez to właśnie, że poleciałabym do Stanów, nie poleciałabym do Maroko i nie poznałabym tego kraju, tej kultury. I myślę, że kiedyś, za jakiś czas może wrócę tam. Dlaczego nie? Bo mnie naszła taka myśl. Podejrzewam, że pod tym filmikiem pewnie będzie kupę łapek w dół, bo nie na to liczyliście. A dlaczego naszła mnie taka myśl? Dlatego mnie naszła taka myśl na ten filmik, bo lada moment są święta. Nie ukrywam, że myślałam, żeby pod choinkę dać właśnie w kopercie dokumenty na paszport. Na paszport, ale stwierdziłam, nie, to jest beznadziejny pomysł, no bo to sobie się po prostu domyślam, że coś jest na rzeczy. I dlatego stwierdziłam, w dniu dzisiejszym powiedziałam, nie planujcie nic na wakacje. I usłyszałam, a ty nie planuj tak już zawczas, bo nie wiadomo, co to będzie. Więc czasami nie warto wychodzić przed szereg. Tak mi się wydaje. No ale ważne, że poinformowałam i zobaczymy, co z tego będzie. No ja mam nadzieję, że coś drgnie, jak zaczną szczepić w Polsce, że coś może z tymi podróżami drgnie. A jak nie, tak wchodzę z założenia, jak już faktycznie wszystko opłacę na tą wycieczkę, to już myślę, że to sobie, jak będzie trzeba, mogą sobie zrobić badania na COVID, bo podejrzewam, że też jeszcze takie coś może być, że zanim się wejdzie do tego kraju, może będzie trzeba robić badania na COVID. Więc myślę, że już ten koszt, ja nie wiem, 500 zł, 350, coś koło tego, ale myślę, że w 500 zł się po prostu zmieszczą. I to już nie będzie takim wydatkiem, jakby miały te osoby jechać na wakacje, no bo już tego sponsorować chyba na COVID nie będę, no bo to już według mnie chyba jest troszkę przegięcie, no ale zobaczymy. Też zastanawiam się właśnie nad zasponsorowaniem dojazdu na lotnisko. A fajne właśnie jest miejsce, bo jest wylot z Katowic. Z Katowic, czyli Otopola, jest to dosyć blisko, blisko i nieblisko. Na pewno bliżej niż do Warszawy, więc zobaczymy.